Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, procedując nad tym aktem prawnym, przypomina mi się doskonała, kultowa polska komedia Rozmowy kontrolowane. W tej komedii jeden z głównych bohaterów rozmawia z pułkownikiem Służby Bezpieczeństwa, z generałem Służby Bezpieczeństwa, no i ten mu mówi generał, że za rzadko prywatnie się spotykamy, że może by to jakoś nadrobić. No w tym momencie bohater odpowiada, to zapraszam pana generała na Wigilię. On mówi, świetnie, a kiedy obchodzicie? On odpowiada, 24 grudnia. On mówi, świetnie, to tuż przed świętami. Prawo i Sprawiedliwość, rząd, większość sejmowa, która przez ostatnich 8 lat rządziła naszym krajem, odkryła w ostatnich dniach kalendarz i odkryła, że sytuacja, w której Wigilia jest w niedzielę, jest teoretycznie możliwa. I w ten oto sposób mamy do czynienia z klasykiem polskiej legislacji. Ustawa ma 3 dni vacatio legis, czyli 3 dni od ogłoszenia wchodzi w życie. Ustawa jest procedowana, rozpoczynamy procedowanie nad nią 28 listopada. Ma wejść w życie za kilka dni, bo decydujemy o tym, kiedy ludzie pracują, kiedy nie pracują. Jest to absurd pokazujący ducha tej Izby i tego, w jaki sposób prowadzone są prace. Oczywiście trzeba naprawić tę sytuację, trzeba naprawić ten błąd rządu, ale nie powinniśmy na Boga pracować w taki sposób. Dyskusja o ustawie, której zmiany, drobne zmiany kosmetyczne przeprowadzamy, to też moment, żeby poważnie podyskutować o dwóch podstawowych celach, dla których została wprowadzona ustawa o zakazu handlu w niedzielę. Te dwa ograniczenia handlu w niedzielę. Dziękuję pani poseł. Te dwa cele były następujące. Po pierwsze, żeby dać ludziom, którzy chcieli odpoczywać w niedzielę, odpoczywać. To jest pierwsza kwestia. A druga kwestia to jest doprowadzenie do tego, żeby małe polskie sklepy mogły funkcjonować w czasie, gdy wielkie sklepy wielkopowierzchniowe, galerie handlowe są zamykane. Ten moment, kilku lat obowiązywania tej ustawy, to moment, byśmy przyjrzeli skutki tej legislacji i zdali sobie sprawę z tego, co się wydarzyło. Otóż od czasu wprowadzenia tej regulacji padło kilkadziesiąt tysięcy małych polskich firm rodzinnych, małych polskich sklepików. One umarły, zginęły. Dlaczego? Dlatego, że ta ustawa zawiera 32 wyjątki. W tym jeden wyjątek, z którego bardzo skwapliwie korzysta kilka międzynarodowych koncernów przejmujących handel i dystrybucję w Polsce. Pewien francuski król powiedział, że Paryż wart jest mszy, a pewien polski mega biznesmen postanowił, że handel w niedzielę dla sklepów z jego sieci warty jest mszy nawet w Toruniu i pojechał, opisywały to media dosyć szeroko, zawrzeć deal z osobą, która miała bardzo duży wpływ na tych ludzi, którzy siedzą po prawej stronie tej Izby. Mówią bardzo dużo i pięknie o ochronie polskiego handlu, polskiej gospodarki, polskich firm, a wprowadzili regulację, w wyniku której dwa konkretne koncerny międzynarodowe, korzystając z jednego wyjątku w tej ustawie, przejmują systematycznie polski handel. Powiem, jakie to są firmy, chociaż to jest wiedza notoryjna, powszechna. Jest to firma Żabka, z której funduszu, osoba zarządzająca funduszem pojechała na to słynne spotkanie do Torunia. A druga sieć to jest sieć Eurocash. Każda z tych sieci ma po kilkanaście tysięcy sklepów, które są otwarte w niedzielę, które działają tak samo jak te padające sklepiki rodzinne, małe polskie firmy, z uwagi na określony model biznesowy, czyli umowę franszyzową. Ta dziura, którą zrobiliście jako większość rządowa, która jeszcze przez 2 tygodnie będzie rządziła naszym krajem, doprowadziła do likwidacji dziesiątek tysięcy sklepów w Polsce i do zbudowania dwóch wielkich sieci, które przejmują handel i dystrybucję, i do wzbogacenia koncernów e-commerce'owych, które dominują, bo tu nie ma miejsca dla małe i średnie firmy. Tutaj oczywiście największe portale dystrybuujące sieci w ramach e-commerce'u skorzystały, bo wiemy doskonale, kto korzysta, kto przegrywa. Czas, by dokonać przeglądu skutków tej regulacji i albo zamknąć w niej dziury, albo ją ucywilizować, żeby to nie była ustawa 32 wyjątków, albo uczciwych reguł gry dla wszystkich, ponieważ za chwilę będzie jak biały słoń, polski mały sklepik rodzinny.
bo takie w chwili obecnej mechanizmy zostały uruchomione. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.